Witam serdecznie, drodzy widzowie. Z tej strony Kacper Mojżesz. Zapraszam na 15 już odcinek z serii Word 2016. Mam nadzieję, że poradnik ten pomaga Państwu w zrozumieniu poszczególnych funkcji edytora tekstowego. Jeżeli tak nie jest, to proszę o kontakt w sekcji komentarzy. Na wszystkie pytania z chęcią odpowiem. W dzisiejszym materiale zajmiemy się obramowaniem. Przygotowałem tekst o Microsoft Windows, w którym spróbujemy zastosować ramki wokół samego tekstu. Tak więc do dzieła. Na początku ustawimy kursor w akapicie, w którym chcemy pracować. Umieścimy go w drugim fragmencie tekstu w ostatniej jego linijce. Nie musimy zaznaczać całego akapitu. Jeżeli chcemy zrobić obramowanie tylko w jednym akapicie, natomiast jeśli chcemy zrobić więcej niż w jednym akapicie, to już musimy zaznaczyć cały fragment tekstu. My na razie zastosujemy w jednym akapicie. Tak więc najeżdżamy na ikonę obramowanie, która znajduje się tutaj. Obok niej jest ptaszek skierowany w dół. Klikamy na niego lewym przyciskiem myszki. Wówczas rozwinie się lista z opcjami obramowań. Jadąc po nich myszką, widzimy, że wokół naszego akapitu pojawia się ramka. Jest to prosta, ciemna kreska. Pod tymi możliwościami są jeszcze trzy opcje do wyboru. Pierwsza z nich nazywa się linia pozioma. Kliknięcie na nią spowoduje automatycznie wstawienie kreski poziomej pod linijką tekstu, w której znajduje się kursor. Dlatego warto ustawić go na końcu akapitu. Nasz kursor jest już na właściwym miejscu. Teraz wybierzemy tę opcję, klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Pojawiła się zwykła, czarna, prosta linia. Możemy ją modyfikować według własnych potrzeb. W tym celu klikamy dwukrotnie na linię lewym przyciskiem myszki. Teraz pojawiło się nowe okienko, które omówimy. Są tutaj cztery sekcje. Pierwsza to szerokość. Ustalmy tu długość linii. W pierwszej pozycji wpisujemy wartość szerokości kreski. W tej chwili jest ona wyrażona w procentach. Obok niej jest pole, które nazywa się mierzona w. Klikamy na nie i wówczas rozwinie się lista. Mamy tu możliwość zmienienia jednostki z procentów na centymetry. Właśnie to teraz uczynimy i zmienimy procenty na centymetry oraz ustalimy długość linii, na przykład na 8 cm. Kolejna sekcja nazywa się wysokość. W niej pracujemy nad grubością linii. Klikając na tę pozycję lewym przyciskiem myszki lub wpisując w to pole jakąś liczbę, możemy w ten sposób ustalić grubość kreski. Wartość ta jest wyrażona w punktach i obecnie jest ustawiona na 1,5 punkta. Zwiększymy ją do na przykład 15 punktów. Trzecia sekcja to kolor. Tutaj znajduje się jedna opcja, która nosi nazwę użyj pełnego koloru, bez odcieni. Zaznaczenie tej pozycji daje nam możliwość zmienienia barwy linii na jakąś inną, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pole obok. Właśnie teraz zmienimy kolor linii na jakiś inny, na przykład pomarańczowy. Natomiast ostatnia sekcja nazywa się wyrównanie. Możemy w niej pracować nad umieszczeniem linii. Może to być do lewej, do środka oraz do prawej. Damy ją na środku strony. Jak już wszystko zrobimy, w tym okienku należy zatwierdzić kliknięciem lewym klawiszem myszki na przycisk OK, który znajduje się tutaj. Po tej czynności widzimy, że nasza linia zmieniła się, jest krótsza oraz nieco grubsza. Zmieniła też swój kolor na barwę pomarańczową oraz jej położenie znajduje się na środku strony. Teraz będziemy pracować w trzecim i czwartym akapicie, więc zaznaczmy oba te fragmenty tekstu. Po czym wróćmy do naszej ikony obramowanie. Pod linią poziomą znajdują się jeszcze dwie możliwości. Są to rysuj tabelę
oraz wyświetl linię siatki. Opcje te są związane tabelami, dlatego też nie będziemy ich dzisiaj omawiać. Wrócimy do nich, jak będziemy mówić o tabelach. Tymczasem przechodzimy do ostatniej pozycji, obramowanie i cieniowanie. Klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Wówczas pojawi się nowe okienko, które teraz omówimy. W tym okienku znajdują się trzy zakładki. W tym materiale zajmiemy się pierwszą, a dwie kolejne poznamy w następnym poradniku. Tak więc zaczynamy. Po prawej, w tym miejscu, jest podgląd obramowania tekstu. Natomiast po lewej stronie jest parę opcji. W tym panelu bocznym, który nazywa się ustawienia, wybieramy efekt obramowania. Jest ich 5. Każdy z nich opiszę w tabeli, którą umieszczę na końcu tego filmu. Dla przykładu wybierzemy ramkę. Obok panelu bocznego są jeszcze 3 sekcje. Jedną z nich jest styl. Tak więc możemy wybrać styl linii obramowania wokół tekstu. Pod tą sekcją są jeszcze 2 możliwości. Pierwsza to kolor. Dzięki tej pozycji możemy zmienić barwę linii obramowania. Natomiast druga z nich to szerokość, która pozwala nam ustalić jej grubość. Pod okienkiem podglądu są jeszcze 2 pozycje. Pierwsza nosi nazwę Zastosuj do. I właśnie teraz klikniemy na nią. Pokazały się jeszcze 2 możliwości do wyboru. Pierwsza z nich to tekst. Dzięki tej opcji możemy obramować każdą linijkę 2 akapitów, na których pracujemy obecnie. Natomiast druga możliwość nazywa się akapit i robi jedną ramkę wokół 2 fragmentów. Została nam jeszcze jedna pozycja na tej zakładce do omówienia. Nazywa się opcje. Właśnie teraz tam przejdziemy, klikając na nią lewym przyciskiem myszki. Pojawiło się kolejne małe okienko, które teraz omówimy. W dolnej części, właśnie tutaj jest okienko podglądu. Nad nim znajduje się sekcja o nazwie Od tekstu. Ustalmy tutaj odstęp pomiędzy tekstem a linią obramowania ze wszystkich stron, czyli od góry, od lewej, od dołu oraz od prawej strony. Nie będziemy żadnej z tych wartości zmieniać. Mamy już to okienko omówione, więc wracamy do poprzedniego okna poprzez kliknięcie przycisku OK w tym miejscu. Możemy również zrobić kolorową ramkę. Teraz spróbujemy zrobić obramowanie wokół 2 akapitów tekstu w barwach Windowsa 7. Tak więc zaczynamy. Na początku wybierzemy styl ramki. Mogą być inne style na wszystkich 4 krawędziach ramki, ale my zastosujemy tylko jeden styl. Niech będzie ten drugi. Wybieramy go, klikając na niego lewym przyciskiem myszki. Teraz czas na grubość. Aby ją zmienić, klikamy na pozycję szerokość, po czym rozwinie się lista, z której wybieramy grubość linii. Szerokość ta będzie wynosiła 3 punkty. W logo Windowsa 7 lewy górny kwadrat posiada barwę czerwoną, więc zastosujemy ten kolor na górnej krawędzi obramowania. Aby tak uczynić, najpierw najeżdżamy na pozycję kolor i klikamy na nią lewym przyciskiem myszki. Po czym otworzy się okienko wyboru koloru. Wybieramy odpowiednią barwę i klikamy na nią. Teraz klikamy lewym przyciskiem myszki na jeden z 4 małych kwadracików, które znajdują się tutaj. Po kliknięciu widzimy, że na podglądzie pojawiła się górna czerwona krawędź ramki. Czas na prawy górny kwadrat Windowsa. Ten z kolei posiada odcień zielony, więc klikamy na pozycję kolor. Wybieramy naszą barwę i ponownie klikamy. Zastosujemy ten kolor do prawej linii ramki, a zatem klikamy na odpowiedni kwadracik i mamy już prawą krawędź obramowania.
lewy dolny kwadrat w naszym logo Windowsa jest w odcieniu niebieskim. Działamy dokładnie tak samo, jak w poprzednim przypadku. Czyli idziemy do pozycji kolor i wybieramy z niej niebieski. Po czym klikamy na kolejny mały kwadracik i już pojawiła się niebieska dolna linia na podglądzie. Pora na ostatni, dolny kwadrat Windowsa 7. Ten z kolei jest w kolorze żółtym. Zatem przechodzimy do pozycji kolor. Wybieramy ostatni kolor, żółty, po czym klikamy na czwarty mały kwadracik i mamy już gotową całą ramkę. Teraz już mamy wszystko zrobione, więc możemy zatwierdzić wszystko przyciskiem OK. Po tej czynności wróćmy do tekstu. Widzimy, że nasze dwa akapity są obramowane w ramkę o barwach Windowsa 7. To już wszystko w tym materiale. W następnym odcinku będziemy kontynuować temat obramowań. Tymczasem żegnam i dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Również zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. To dla mnie wielka motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję Kamilowi za użyczenie swojego głosu w moich poradnikach. Pozdrawiam Państwa gorąco i do następnego. Kacper.